Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. W minioną niedzielę w Polsce i wielu parafiach polonijnych na całym świecie sprawowane były msze święte z okazji rozpoczynającej się Wielkiej Nowenny, przygotowującej nas do obchodów setnej rocznicy niepodległości naszej ojczyzny. Przedstawimy Państwu sprawozdanie z uroczystej Eucharystii, jaka odprawiona została w parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze, największej polonijnej parafii na świecie. W procesji rozpoczynającej Eucharystię przy dźwiękach biorącej udział w najważniejszych wydarzeniach religijnych orkiestry dętej Polonia Brass Band za liczną grupą ministrantów do ołtarza podchodzili zawsze uczestniczący w uroczystościach parafialnych poczty sztandarowe oraz harcerki i harcerze szczepów Związku Harcerstwa Polskiego w Mississadze, żeńskiego Wieliczka i męskiego Wigry, dzieci i młodzież z działającego przy parafii świętego Maksymiliana Kolbe zespołu pieśni i tańca Radość Joy. Następnie za gronem szafarzy procesję tradycyjnie zamykał orszak honorowy rycerzy Kolumba z kilku polonijnych parafii, którzy w swych odświętych strojach wprowadzali do wypełnionej po brzegi świątyni następujących kapłanów. Przybyłych z Polski misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej ojców Tomasza Ewertowskiego i Krzysztofa Borodzieja, reprezentującego prowincjała Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Prowincji Wniebowzięcia ojca Alfreda Grzępę, ojciec Paweł Ratajczak, ojciec Adam Filas, odpowiedzialny za prokurę misyjną w Kanadzie oraz posługujący w parafii, ojciec Marcin Serwin i ojciec proboszcz Janusz Błażeja, którym przy świętej przewodniczył. Wspomnijmy, że ojciec Krzysztof Borodziej przywiózł z Polski relikwie świętego Andrzeja Boboli, które podczas Eucharystii miały zostać uroczyście wniesione do świątyni. Zaś sprawowana w intencji ojczyzny msza święta odprawiona została również w intencji byłego proboszcza parafii świętego Maksymiliana Kolbe, świętej pamięci ojca Stanisława Kowala w 10. rocznicę jego śmierci. Odnotujmy jeszcze, że wśród uczestników tego szczególnego wydarzenia religijnego byli mer Mississaugi Bonnie Crombie, przewodnicząca Rady Polonii Świata Teresa Berezowska, prezes Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej Władysław Lizoń, konsul generalny Polski w Toronto Krzysztof Grzelczyk oraz reprezentująca władze Credit Union Świętego Stanisława Świętego Kazimierza, członkini Rady Dyrektorów Elżbieta Morgan. Po wspólnym odśpiewaniu roty ojciec Janusz Błażejak poinformował wiernych o przyszłych nabożeństwach związanych z nowenną, a mówiąc o jej intencji przytoczył słowa metropolity krakowskiego księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego wypowiedziane tego dnia podczas mszy świętej na Wawelu. Stajemy przed wielkim dziełem miłości do Chrystusa i do Polski. Dziełem pojednania i odpowiedzialności za naszą ojczyznę. Dziełem, które może się stać udziałem nas wszystkich, polskiego narodu i Kościoła w Polsce, po to, aby myśląc o własnej tożsamości, nie zatracić tego, że w polską historię od samego początku wpisany jest krzyż. Eucharystię swym śpiewem uświetnili młodzi, niezwykle utalentowani wykonawcy Karolina Podolak i Paweł Szczepanek, który pomiędzy czytaniami Pisma Świętego odśpiewał psalm. Szczęśliwy ten, któremu Panie poczytuje winę, a w jego duszy nie kryje się poseł. Wygłaszając homilię, ojciec Tomasz Ewertowski przywołał bohaterstwo żyjących w odległych od siebie epokach dwóch legendarnych już postaci, które dla wolności ojczyzny nie wahały się oddać nawet swoje życie, jakby wypełniając zawołanie prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego: dla nas po Bogu najważniejsza miłość to Polska. To wiara w Boga oraz marzenie o wolnej, niepodległej Polsce przyświecały decyzjom podejmowanym przez sanitariuszkę Armii Krajowej, zaledwie 17-letnią Danutę Siedzikównę, pseudonim Inka, i żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku świętego Andrzeja Bobole. Opowiadając wzruszającą historię zamordowanej przez UB w 1946 roku Danuty Siedzikówny, której szczątki odnaleziono dopiero w 2014 roku na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku, w swym przejmującym, pełnym emocji kazaniu ojciec Ewertowski powiedział: sama przyszła
wielki dramat, bo powiedziała, że kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, jej ojca wtrącono do łagru, wywieziono daleko, zginął w Teheranie, w Persji. Była świadkiem, jak aresztowano jej matkę. Razem z siostrą widziała, jak sponiewierano ją matkę. Pobito, prześladowano. Matka wtedy zostawiła jej na kartce, jakby gryps, że trzeba ufać Panu Bogu ponad wszystko. Że w Bogu jest całe ocalenie. Ona bardzo często tę kartkę od swojej matki czytała. Miała zawsze przy sobie. I matka napisała także: słuchaj babci. To jest bardzo ważny element. Ona, ta młoda dziewczyna, po śmierci swojej matki razem ze swoją siostrą wstąpiła do Armii Krajowej. Została sanitariuszką, przeszła wszelkie szczeble przygotowania. To nie taka Polska miała być w 1945 roku, o którą walczono. Kiedy ją aresztowano w 1946 roku w Gdańsku, to strasznie ją prześladowano i bito. Zadziwiający jest moment egzekucji. Mimo że stalinowski sąd nie udowodnił, i to padło w czasie przewodu sądowego, że ta młoda dziewczyna zabijała milicjantów, że brała udział w tajnym działaniu. Wyrok wykonano. Ksiądz, który ją spowiadał, dostał do ręki gryps. Ta młoda dziewczyna też napisała gryps. I napisała, że szkoda, że musi umierać. Ale napisała jeszcze jedno zdanie. To bardzo serdecznie wszystkim wam polecam. Napisała słowa: przekażcie babci, że zachowałam się tak, jak trzeba. Kiedy razem z dowódcą Feliksem Sermanowiczem postawiono ją przed plutonem egzekucyjnym. Najpierw pluton oddał strzały do tego dowódcy oddziału. Zginął na miejscu. Ale kiedy oddział dostał rozkaz, by strzelać do tej młodej dziewczyny, żołnierze strzelili, żadna kula jej nie trafiła. Celowo pudłowali. Nie chcieli mieć jej na swoim sumieniu. I wtedy dowódca tego oddziału egzekucyjnego podszedł i tak jak tylko bolszewicy, komuniści mogą zabić. Kula w tył głowy. Drugą postacią, której życie wypełnione miłością Boga i ojczyzny oraz męczeńską śmierć omówił ojciec Tomasz, to urodzony w 1591 roku w Strachocinie święty Andrzej Bobola, jezuita kanonizowany w 1938 roku przez papieża Piusa XI, a w 2002 roku przez świętego Jana Pawła II ogłoszony współpatronem Polski. Swoją posługę zakonną, spoczywającą również w pracy edukacyjnej, Andrzej Bobola pełnił m.in. w Nieświeżu, Płocku, Warszawie, Łomży i Wilnie. W zamęcie konfliktów roznieconych przez powstanie Bogdana Chmielnickiego dostał się w ręce kozaków, którzy wpadli do Janowa Podlaskiego z zamiarem mordowania Polaków. Traktując Andrzeja Bobolę jako wroga politycznego z powodu nawracania ruskiej ludności prawosławnej na katolicyzm, poddano go niesłychanym, trudnym do opisania torturom, w następstwie których ksiądz Bobola zmarł. Przytaczając wiele faktów z życia świętego, ojciec Ewertowski wspomniał także o zaskakującej zmianie wydarzeń, jakie nastały w Polsce po złożeniu w 1656 roku przez króla Jana Kazimierza ślubów lwowskich, których autorem jest właśnie Andrzej Bobola. Wówczas we Lwowie król uznał Matkę Bożą królową Polski. To wtedy, moi drodzy,
Nie wiadomo, skąd przyszła ta siła, że Szwed musiał uciekać. Już nie zdobył Jasnej Góry. Znany film Potop, świetnie pokazujący tamten moment. Szwed musiał odejść. Jest też jeden bardzo ciekawy moment dotyczący tamtego wydarzenia. To pod wpływem właśnie Andrzeja Boboli. Kiedy wyznanie Arian okazało się, że stało się zdrajcą tamtej ojczyzny, a mieli i swoje uniwersytety, mieli swoje kościoły, biblioteki. Tak dobrze mieli w Rzeczpospolitej. Zdradzili ją, poszli na układy ze Szwedami. Kiedy Szwedzi zostali wypędzeni, to właśnie Arianie zostali wezwani przed majestat króla. I król zadał pytanie, co się robi ze zdrajcami? Zdrajców wycina się w pień. Ale król Jan Kazimierz wtedy powiedział, ale my jesteśmy katolikami. I myśmy oddali tę ojczyznę pod opiekę Maryi Królowej. My was zabijać nie będziemy, ale ojczyznę zdradziliście, musicie odejść. Arianie błąkali się gdzieś do połowy XIX wieku po całej Europie, ślad po nich zaginął. Ta postawa króla Jana Kazimierza też była podyktowana przez Andrzeja Bobole, który mówił, nie wolno się mścić, nie wolno. Może właśnie dlatego rok po tamtych ślubach króla Jana Kazimierza, ponad rok, 16 maja 1657 roku, zostaje Andrzej Bobola bestialsko zamordowany. Bestialsko. Jeżeli dzisiaj daję wam takie przykłady, jak ta Danuta, Inka, jak Andrzej, to bracia, siostry, żebyśmy w tym roku dziękczynienia za setną rocznicę odzyskania niepodległości mogli mówić śmiało. Myśmy się zachowali jak należy. Amen. W modlitwach powszechnych odmawianych przez państwo Agatę i Wojciecha Opałów proszono Boga, aby rządzący w swoich decyzjach dbali o polityczną i duchową suwerenność narodu, aby polska i polonijna młodzież dobrze znała historię swojej ojczyzny i szczerze ją kochała, a także aby wiara poległych za ojczyznę została nagrodzona życiem wiecznym, a oni sami obdarzeni byli naszą wdzięczną pamięcią. A oto fragment wystąpienia członka Rady Parafialnej Stanisława Reitmajera, zapowiadającego wniesienie relikwii świętego Andrzeja Boboli. Módlmy się gorliwie, aby wszyscy Polacy wyróżniali się miłością i sprawiedliwością, uczciwością i ofiarnością, szacunkiem dla innych i troską o dobro wspólne. Naszym modlitwom pośredniczył będzie święty Andrzej Bobola, którego święty Jan Paweł II w 2002 roku ogłosił dodatkowym patronem Polski. Za chwilę jego relikwie zostaną uroczyście wprowadzone do naszej świątyni przez młodzież harcerską, których najważniejszymi wartościami są Bóg, honor i ojczyzna. Relikwie obecne będą na ołtarzu przez wszystkie dni nowenny, a następnie na stałe będą umieszczone w ołtarzu relikwii świętych. Po ustawieniu relikwii przed ołtarzem wszyscy uczestnicy mszy świętej odmówili wspólnie z ojcem Januszem Błażejakiem modlitwę na nowennę przygotowaną przez Episkopat Polski. Boże, Ty rządzisz całym światem. Przyjmij łaskawie naszą modlitwę, którą zanosimy za naszą ojczyznę w setną rocznicę jej odrodzenia. Niech dzięki mądrości rządzących
i uczciwości obywateli, panują w niej zgoda i sprawiedliwość, abyśmy żyli w pokoju i dobrobycie. Naród jako szczególna wspólnota ludzi jest wezwany do zwycięstwa. Do zwycięstwa mocą wiary, nadziei i miłości. Do zwycięstwa mocą prawdy, wolności i sprawiedliwości. Zgromadzeni na modlitwie prosimy Cię o takie zwycięstwo. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Boże nasz Ojcze, polecamy Ci trudne dziś i jutro naszego narodu. Polecamy Ci jej przyszłość i prosimy. Błogosław naszej pracy, błogosław naszą wspólnotę, błogosław nasze rodziny, błogosław naszą Ojczyznę. Amen. Dary do ołtarza przynieśli również harcerka i harcerz, a podczas rozpoczynającego liturgię świętą ofiarowania Karolina Podolak wykonała wzruszającą pieśń Fryderyka Chopina Ojczyzno ma, zaś tę wyjątkową Eucharystię zakończono wspólnym odśpiewaniem Boże coś Polska.